Wiadomości z gminy Orzysz, wydanie styczniowe. W dzisiejszym materiale. Orszak Trzech Króli w Orzyszu. Zapraszamy wszystkich serdecznie do naszego radosnego orszaku. Powołanie zespołu do spraw wdrażania reformy oświatowej. Wyjazdowa sesja Młodzieżowej Rady Gminy. Spotkanie generała Jarosława Gromadzińskiego z przedsiębiorcami. Ma większe morale, jest motywowany. WOŚP w szkole w Okartowie. Podpisanie umowy partnerskiej z Fundacją Combat Alert. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Orzyszu. Dzień Babci i Dziadka w Wodojach. Koncert kolęd Klubu Spotkań Artystycznych. Emocjonująca 34. sesja Rady Miejskiej. Erasmus Plus w Orzyszu. W piątek 6 stycznia w Święto Trzech Króli po mszy świętej w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Szkapleżnej wyruszył Orszak Trzech Króli. Na czele pochodu stanęły dzieci ze świetlicy Kajak, które własnoręcznie przygotowywały przebrania na tę uroczystość. Punktem końca podróży orszaku ulicami miasta był żłóbek bożonarodzeniowy w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, przed którym odegrano sceny upamiętniające przybycie Trzech Króli do nowonarodzonego Chrystusa Pana. Wychodząc naprzeciw reformie oświaty, burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski powołał zespół do spraw wdrażania reformy na terenie naszej gminy. Zespół, w skład który weszli dyrektorzy, nauczyciele oraz przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, ma za zadanie w racjonalny sposób zagospodarować istniejące obiekty, dostosować obwody szkół oraz w maksymalny sposób wykorzystać potencjał kadry pedagogicznej i niepedagogicznej. Zespół został podzielony na trzy grupy zadaniowe: do spraw demografii, do spraw organizacji oraz do spraw analizy SWOT. O efektach pracy powiadomimy w najbliższym czasie. 11 stycznia odbyła się wyjazdowa sesja Młodzieżowej Rady Gminy. Młodzi radni wizytowali placówki oświatowe w Dąbrówce, Okartowie oraz zagościli w Liceum Ogólnokształcącym w Orzyszu, gdzie spotkali się z burmistrzem Zbigniewem Włodkowskim, panią naczelnik oświaty Beatą Jażdżewską oraz dyrektor szkoły panią Wioletę Organiściak. Byłoby to dla was karą, czy byłoby to obojętne? No na pewno czy dla tych malutków to jest taka nowa przygoda z nowym budynkiem, zapoznanie się z różnymi obiektami nowymi. Przyjazd wojsk amerykańskich do Bemowa Piskiego staje się faktem. Dlatego dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej imienia Zawiszy Czarnego, generał Jarosław Gromadziński, na zaproszenie Urzędu Miejskiego, który zorganizował spotkanie z przedsiębiorcami, wyjaśniał sposób i styl życia żołnierzy amerykańskich oraz dawał cenne wskazówki. Z panem generałem już nie jeden raz rozmawialiśmy na temat przyjazdu, jak się przygotowuje wojsko i czy gminy nasze okoliczne jakoś się też powinny szczególnie przygotować. Oni tą ofertę znajdą, tak jak ja znajduję. Siedząc tutaj, jako, powiedzmy, znam dobrze Mazury, bo 20 lat tu przesłużyłem, ale mieszkam stale w Warszawie. Więc mieszkając w Giżycku, nudząc się, przyjdę, jak wiadomo, mówię, idę w Szkodę, czyli szukam, gdzie jest jakaś oferta. Liczba 1500 przybyłych żołnierzy to łakomy kąsek dla orzyskiej przedsiębiorczości. Aczkolwiek konkurencja Zełku czy Giżycka na pewno dostosuje swoją ofertę pod wymogi i oczekiwania nowych klientów. W zespole szkolno-przedszkolnym w Okartowie rozbrzmiała po raz kolejny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pod batutą nauczyciela Huberta Makowskiego, na której uzbierano ponad 3,5 tysiąca złotych, ustanawiając nowy rekord. Odbywają się licytacje i wszystkie pieniążki oczywiście wędrują do sztabu w Orzyszu. Serdecznie dziękuję, no i zapraszam do akcji, która na pewno odbędzie się w naszej szkole za rok, czyli wtedy będzie 26. finał. Dziękuję serdecznie. W orkiestrze udział wzięli burmistrz Zbigniew Włodkowski, OSP w Okartowie, Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie, Koło Gospodyń w Okartowie, Świetlica Wiejska w Tuchlinie, Dom Kultury w Orzyszu, przedstawiciele Służby Zdrowia z Orzysza oraz radni miejscy. 14 stycznia w sali tradycji Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim burmistrz Zbigniew Włodkowski oraz prezes Fundacji Combat Alert Marcin Korowaj nawiązali współpracę, której efektem będzie bezprecedensowe wydarzenie Zawsze Gotowi Walka Czołgów, która odbędzie się na Orzyskim Poligonie 15 lipca. Strategiczni partnerzy imprezy to dyrektor Biura do Spraw Proobronnych Ministra Obrony Narodowej Waldemar Zubek, dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej generał Jarosław Gromadziński,
Komendant Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim pułkownik Jarosław Wyszecki, wicestarosta powiatu piskiego Marek Wysocki oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Orzyszu Adam Myka. Niedziela 15 stycznia była ogarnięta atmosferą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Domu Kultury, gdzie mieścił się sztab, komisja licząca od samego rana miała pełne ręce roboty i sakiewki, gdzie po całym dniu zbierania i przeprowadzonej licytacji w hali MOSiR uzbierano rekordową sumę ponad 25 tysięcy złotych. W organizację imprezy włączyły się także m.in. ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, jednostki gminy, szkoły oraz wiele innych instytucji oraz osób prywatnych. 21 stycznia w świetlicy wiejskiej w Odojach pani Małgorzata Domusiewicz wraz z kołem gospodyń wiejskich zorganizowała Dzień Babci i Dziadka. Seniorzy obejrzeli część artystyczną oraz nagrane życzenia swoich wnucząt. Wszyscy dostali pamiątkowe laurki, a na koniec zasiedli do stołów, racząc podniebienia ciastem i innymi słodkościami. Klub spotkań artystycznych jak co roku kolędował w kościołach naszej gminy. Orzyscy artyści wyśpiewywali kolędy w kościele w Okartowie, w świątyniach pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej oraz Najświętszego Serca Jezusowego. 25 stycznia odbyła się 34. sesja Rady Miejskiej w Orzyszu. Najciekawszym momentem obrad był punkt 7, czyli wykonanie wyroku sądu rejonowego w Piszu z oskarżenia prywatnego Zbigniewa Włodkowskiego. Pan Andrzej Palczewski musiał odczytać na sesji zgodnie z wyrokiem sądu przeprosiny. Na Pisza, panie Andrzeju, punkt brzmi: wykonanie wyroku sądu rejonowego w Piszu zrobił wydział. Panie Andrzeju, niech pan mi proszę, panie Andrzej, jak tu mam? Jak? Nie. Albo pan wykonuje wyrok, albo nie udzielę panu głosu. Panie Andrzej, ma pan wykonać wyrok. W wyniku sądu zostałem zobowiązany do odczytania na sesji Rady Gminy przeprosiny co niniejszym czynem. Radni zabierali głosy także w sprawach, które nurtują mieszkańców z ich rejonów wyborczych. I tak m.in. radny pan Zbigniew Jasiński pytał burmistrza o skute balkony w zabytkowej kamienicy. W tej chwili na ulicy Ełckiej 7 prowadzony jest remont starej kamienicy. I mieszkańcy pytają, w związku z tym, że na balkonach wyburzono betony, czy te balkony będą szły do likwidacji, czy będą remontowane. Bo jak do tej pory z praktyki, każdy remontowany budynek to w zasadzie odcinano balkony i dewastowano w ogóle takie zabytki. Ten budynek jest z 1910 roku. Bardzo dobrze było, żeby zachował swoją, powiedzmy, ten charakter. Tak jak był. Pan Zbyszek Jasiński zapytał o balkon. Zbyszku, te balkony zostaną. One zostały, że tak powiem, wypróżnione z tych betonów, dlatego że te betony zagrażały bezpieczeństwu przechodniów. Zarządca budynku był u mnie, poinformował mnie o takiej sytuacji, ale bazy balkony zostaną odbudowane i będą nadal istniały. Dziękuję bardzo. Do Orzysza zawitał edukacyjny erasmusowy bus, którym 31 stycznia przyjechało kilku ekspertów, aby wygłosić wykład o możliwościach, jakie daje program Erasmus+. Na spotkanie przybyło ponad 120 osób, m.in. ze szkół, przedszkoli, Urzędu Miasta oraz innych jednostek podległych. Na wykładzie byli obecni także studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.